Zbliża się lato. Wiesz, co to oznacza? Słońce. Wiesz, co robi słońce? Świeci za mocno. Wiesz, co pomoże? Okulary Voyantin. Nowe okulary idealne na lato. Wejdź na voyanshop.pl i sprawdź. Siemano, witajcie. Przechodzimy do trybu ofensywnego. Nubek i Palion zabrali swoje wieżowce z Voyanowic i bardzo mi się to nie podoba, ponieważ no, tym samym sposobem opuścili nas. Opuścili naszą wioskę. Ale wioska nie może zostać bez wieżowców. Tak nie może być. Nawet jeśli ich nie ma. Właśnie, hakerka, co nie? Nie zgadzamy się z tym. Nawet jeśli ich nie ma. O, patrzcie, jeszcze w dodatku zbudowali tutaj taki mur. To wieżowce muszą na Voyanowicach być. I my zrobimy nowy wieżowiec. Mam już na niego nawet pomysł. Nie damy za wygraną. Dokładnie. Skoro nie będzie ich wieżowców, to będzie nasz wieżowiec tutaj wspólny. Więc patrzcie, mam genialny pomysł na mega, mega ładny wieżowiec, który mam nadzieję, że będzie ładnie się tutaj to wpasowywał w tło Voyanowic. Więc zacznijmy budować. Mamy tutaj przygotowane jasne niebieskie szkło, biały beton oraz jasno niebieski beton. Hakerka nam użyczyła tych wszystkich rzeczy, więc dziękujemy bardzo, hakerko. I w trakcie trwania budowania będzie nam również jeszcze pomagała. Proszę, no dziękuję bardzo, hakeros. Jest super z hakeros, hakerkos. Dobrze, robimy coś takiego i powtarzamy to po prostu na całej długości tego naszego wieżowca. Więc tak naprawdę po prostu stawiamy tutaj taką ścianę. Robimy taki wieżowiec, taki nowoczesny, ale z takim stylem wojanowym. Czyli niebieski budulec i tak dalej, i tak dalej. O, patrz! Hakerka nam pomaga, więc to już jest perfekcyjnie. Od razu z hakerką nam się lepiej pracuje. I tak można pracować, hakerkos. Hakerkos, pięknie, patrz. Jak tutaj jeszcze to ładnie dokończymy w ten sposób. Okej, okay. Myś. O, czekaj, bo mam tutaj zwiększone skoki, jeszcze szybkość, więc to jak najbardziej na plus. I jeszcze z drugiej strony też to zrobimy, więc pyk, pyk, pyk. Tutaj sobie dajemy szkło i teraz hakerka prawdopodobnie będzie mogła to tutaj postawić w tych miejscach. Spójrzcie, ja już się nie mogę doczekać, jak to zaraz powstanie. Uwaga, czy to w takim razie tutaj powstanie? Może zacznijmy od drugiej strony w takim razie to robić. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Okej, to jest git. Mam nadzieję, że wymiary naszego wieżowca... O, powstało, patrzcie, zostałem otoczony, elo. Okej, okay, wyjdźmy sobie z tej strony. Okej, mam nadzieję, że wymiary naszego wieżowca są dobre. Powinno być 11 na 11. Chyba tak jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11. Dobrze. Z tej strony też powinno być dobrze. Zrobić dach? Tak, w tym momencie trzeba zrobić tutaj taki daszek. Ale bez tego jednego właśnie poziomu. O, żeby zakończyć ten dach w tym tutaj miejscu jakby. O, tutaj po prostu zrobić taką ściankę. O, no i super, patrzcie, mamy coś takiego. I teraz zaczyna się prawdziwa zabawa, ponieważ robimy prawdziwy design. Odliczamy raz, dwa, trzy, cztery bloki. Raz, dwa i stawiamy coś takiego. Tutaj będą takie wypukłe kawałeczki naszego wieżowca, które będą szły właśnie w tym kierunku. Co to za plan, hakerko? A taki ciekawy plan. O, i w tym momencie to zostawiamy. Okej. I jak widzicie, no prezentuje się to póki co nieciekawie, ale spokojnie, ponieważ to jest dopiero początek i wiadomo, że każdy początek musi się w swoim czasie rozwinąć. W miejscu tak, okej. I teraz po prostu stawiamy również takie filary, jak to robiliśmy wcześniej, ale wcześniej robiliśmy białe. Tutaj natomiast będą niebieskie, razem ze szkłem niebieskim. Pytanie, czy to szkło niebieskie będzie dobre? Myślę, że ostatecznie tak. Dobra, postawimy sobie tutaj tak i w tym miejscu jeszcze biały. O, no i hakerka nam tutaj pomogła z tej strony. Spójrzcie, już mamy to pięknie przygotowane dzięki niej, więc dziękujemy, hakerko, za pomoc. Jednak, wiesz co? Na tym wyższym piętrze robimy trzy kratki, więc możesz o jedną zmniejszyć, proszę bardzo. No, dziękuję. Tutaj w tym przypadku będziemy robić trzy kratki w taki sposób. O, patrz, cyk. Trzy kratki wysokości, to pierwsze piętro tylko będzie z czterech kratek wysokości, teraz robimy z trzech, więc będzie to całkiem, całkiem fajnie wyglądało. Okej, okay. I lecimy dalej w takim razie z tematem, proszę bardzo, patrzcie, jak pięknie to wygląda. Tyle. Tak, i teraz robimy daszek. Dobra, to ja biorę sobie stąd pochodnie, tylko szkło i stawiam to szkło tutaj, żeby to fajnie tutaj było odzwierciedlone, dobrze, coś takiego mniej więcej, cyk, 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 okej, okay, cyk, 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 super. W tym miejscu teraz trzeba to, wiadomo, dokończyć, więc najpierw tutaj dokończmy, a potem lećmy dalej. O, coś takiego musimy tutaj, ja zrobię tutaj da. O, pięknie, o, hakerko, właśnie o to chodziło, właśnie o to tutaj chodziło.
Tak, tak, właśnie tak. Ja tutaj tylko to dokończę, żeby można było już sobie zejść i sprawdzić mniej więcej chociaż jak to wygląda. Widzicie? Będziemy mieć lepszy wieżowiec niż mieliśmy wcześniej od tego Noobka. Nawet jest troszeczkę w stylu Noobka, ponieważ tutaj ta część biała jest właśnie w stylu tej części dirtowej, która była u Noobka w wieżowcu, a my to zrobimy w taki bardziej oryginalny sposób. Faktycznie wygląda lepiej, bardziej nowocześnie. No właśnie. Więc Noobek będzie pewnie chciał, żebyśmy wybudowali mu taki nowy wieżowiec. Okej, widzicie? To jest pierwsza część. Teraz lecimy z drugą częścią. Musimy podlecieć sobie na górę i zacząć... Oj! Zacząć kolejną część. Dobra, pierwszą warstwę, a raczej piętro mamy zrobione. I teraz tak, odliczamy sobie tutaj raz, dwa. W tym miejscu kładziemy sobie nasz beton i lecimy dalej już w tym kierunku, słuchajcie. Zobaczymy, czy to zadziała ostatecznie. Ile tutaj mamy bloków odstępu? Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli kolejne cztery bloki odstępu muszą być z drugiej strony. Chodźmy sprawdzić, jak to będzie wyglądało. Wybudujmy sobie tutaj coś takiego i patrzmy, policzmy raz, dwa, trzy, cztery. Cztery odstępu, więc jeszcze jeden blok tu. Stawiamy sobie teraz z tej strony bloki betonu naszego niebieskiego. Okej. I z tej strony kładziemy... No, klasyczne, po prostu hakerko możesz tutaj w sumie skopiować i zrobić dolne piętro, ale w tej wersji klasycznej. O, dobra, dobra, w tej wersji białej, o to mi chodziło. Dobra, a my tutaj budujemy w takim razie piętro z tej strony. I słuchajcie, czy mi się to przyda? O, czekaj, muszę to rozwalić, dobra. Musimy zrobić to w ten sposób. Tak. I lecimy, dobra, patrzcie, będziemy sobie budować i w ten sposób mamy już jakiś taki pierwszy schemat, po którym możemy budować resztę naszego wieżowca. Więc już myślę, że dalej pójdzie nam już z górki. Nasz wieżowiec będzie naprawdę oryginalny, będzie połączeniem troszeczkę wieżowca Noobka, ponieważ spójrzcie, ogólnie baza, ta biała, jest jak w wieżowcu Noobka, co nie? Jest taka prosta, wieżowiec Noobka podobny był, tylko miał więcej, wiadomo, dziur na okna. A tutaj tych dziur jest troszeczkę mniej, ale za to, patrzcie, jak to wygląda. Oj, tylko z tej strony musimy to zniszczyć, bo tego akurat hakerko z tej strony nie potrzebujemy. Więc ja tutaj to naprawię, a raczej zniszczę. A natomiast ty możesz zrobić tamtą część. O, no, w sensie dobudować. Okej, okay. Sprawdźmy teraz, jak to właściwie będzie wyglądać, bo to mnie też ciekawi. Odlecimy sobie i zobaczymy efekt końcowy. I zobaczymy, czy kolejne piętra będą już tak nam też ładnie szły. Dobra, zróbmy sobie to prowizorycznie. W tym miejscu postawimy sobie jeszcze to. W tym miejscu to. Odlećmy i sprawdźmy. Dobra, uwaga. Czy teraz to działa? Sprawdzimy. O, zaczyna się w coś to już ustawiać. Czekajcie. Wow, no widzisz, hakerko? Coś już się dzieje. Dobra, to jest to, co chcieliśmy, czego potrzebowaliśmy. Więc mamy już motywację, żeby lecieć dalej. W takim razie kładziemy raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Oj, to rozwalamy. Raz, dwa, trzy. Okej, robimy z tego naprawdę bardzo fajny budulec. Tylko skończyło mi się szkło, więc hakerko, nie wiem, czy dałabyś mi troszeczkę szkła niebieskiego. Wiem, że tam jest w skrzynce, ale nie chce mi się za bardzo schodzić tam na dół do tej skrzyneczki. I mam nadzieję, że mi tutaj coś podrzucisz. Niebieskie szkło. Chyba, że skoczę do tej skrzyni, wezmę sobie. Najwyżej możesz mi schować do skrzyni to niebieskie szkło. O! Ale szybę! 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 Jasno-niebieska szyba, jasno-niebieska szyba. Już ją biorę sobie z tego ekwipunku tutaj. I przy okazji wezmę sobie też, zaopatrzę się w resztę rzeczy. O, dobra, mamy to. Dobra, git, to możesz najwyżej mi do skrzyni włożyć, nie obrażę się. I git, lecimy z kolejnym piętrem. A, najpierw miałem szyby dokończyć, więc już tutaj kończymy, widzowie. Kończymy, żeby lecieć od razu do kolejnego pięterka. I już mamy obrany system, którym będziemy podążać po prostu. Dobrze, tutaj jest git, tutaj jeszcze. Tutaj nam brakuje szkła, musi w każdym miejscu to szkło tutaj być. Dobrze, jest. I podlećmy sobie na górę. Nie, nie, spadłem. Dobra, i teraz to jest git. I więc tak, odliczamy sobie raz. Nie, jest dobrze. Raz, dwa, nie, jest źle. Okej, w tym miejscu powinno być. Raz, o, i teraz jest git. Raz, dwa, trzy. I lecimy po raz kolejny z budowaniem naszego niebieskiego miejsca. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. I teraz cztery odstępu muszą być z tej strony, chyba, jak dobrze liczę. Raz, dwa, trzy, cztery. Super. Sprawdźmy, czy to faktycznie dobrze działa, czy faktycznie mamy już system opracowany. Tak, wszystko się tutaj ładnie zgadza. Teraz możemy sobie postawić z tej strony resztę naszych rzeczy. O,
i dokończyć budowę. Więc w tych miejscach, w których dałem filary hakerko, możesz postawić te ścianki, które tam są. O, tak jest. No i super, hakerko, ten wieżowiec będzie znacznie lepszy od wieżowca Nubka. Niech Nubek żałuje, że zrobił taką manianę. Tak popełnił karygodny błąd. Wiesz, o co chodzi, hakerko? Popełnił karygodny błąd. I wydaje mi się, że jeszcze troszeczkę sobie tak podbudujemy i zrobimy jakby takie kółeczko. O nie, tylko z tej strony musisz to zniszczyć, tą część z betonem białym. Czy ja tutaj dobrze to robię? O, dobrze, dobrze. O, pięknie, no i teraz mamy to git ogarnięte i ja już sobie tutaj dobuduję to resztę, żeby to dobrze wpasowywało się. A także dobuduję tutaj sufit. Więc cyk, myk, pyk, robimy sufit. Jeszcze z tej strony sobie to dokończmy, raz, dwa, trzy. I słuchajcie, odlecimy sobie po raz kolejny, żeby sprawdzić, jak wygląda efekt końcowy tego pięknego czegoś. I jeszcze tylko te bloki pojedyncze z zewnątrz możesz, hakerko, rozwalić. A ja zajmę się szkłem, postawię sobie tutaj szkło. Takie pojedyncze bloki troszeczkę wystają z tego wieżowca i to nie wygląda jakoś najpiękniej na świecie, więc to można poprawić. Okej, cyk, cyk, już, no to git, hakerko. A ja to, jak widzisz, już niebieski budulec stawiam, nasze niebieskie szkło. I zaraz będziemy kończyć kolejne piętro. Kolejne piętro równa się kolejny sukces. Wojanowice są odbudowywane, więc widzowie, z tej okazji mamy nowe koszulki. Wojanowice, Wojanowice napis, Wojanowice z tyłu, wszędzie Wojanowice. Z tej okazji, że Wojanowice w końcu są całe i zdrowe, wypuściliśmy nową kolekcję koszulek. Mega fajne kolorki, idealne na lato. Obczajcie koniecznie, ponieważ naprawdę warto. A teraz sprawdźmy sobie. Dobra, muszę stąd wyjść, z tej strony podlecieć sobie na górę i sprawdzić, czy my czasem nie zrobimy... O, 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 zdążę... Dobra, trafiłem. Nie zrobimy teraz zapętlenia. Więc czekajcie. W tym miejscu chyba musi być budulec. Raz, dwa, okej. Okay. Tak, tak jest. Raz, dwa, okej. Okay. Sprawdźmy, czy to działa. Bo wydaje mi się, że właśnie będziemy tak naprawdę kończyć ten wieżowiec. Tak, zróbmy ten niebieski dookoła. Tak, patrz na to. Cyk, i mamy chyba tutaj zakończenie, tak jak na początku mieliśmy. 2, 4, okej. Okay. I teraz można ten cały wieżowiec zapętlić, jak dobudujemy to. Czyli mamy taką pętlę. Hakerka będzie mogła skopiować dosłownie cały wieżowiec i go wkleić. Nie będę musiał już dobudowywać kolejnych pięter, jak tak to nam wyszło w takim razie. Dobra, to prawda. No widzisz, hakerka, kozacko. Tylko czekaj, w tym miejscu muszę to dobrze obczaić. W tym miejscu musi być to, okej. Okay. A tu musi iść coś takiego. Super! I teraz raz, dwa. Dobra, mamy szkło. Raz, dwa. Budujemy jeszcze tu. Nie, tutaj musi być niebieskie, sorry. O, dobra, tutaj hakerka już wybudowała, więc kozacko. A my tylko musimy tutaj dobudować szkło nasze najlepsze. Raz, dwa. Może na początku zróbmy ściany. Ze ścian najłatwiej nam się potem korzysta. Dobra, coś takiego. Coś takiego. I coś takiego. I tutaj jeszcze. Dobra, z tej strony zakończyłem. Czy wszędzie wszystko się zgadza? Wydaje mi się, że tak. Jest to ważne, ponieważ teraz jak przejdziemy do budowania, a raczej kopiowania tego przez hakerkę, to będzie to musiało się wszystko zgadzać. Więc uwaga, sprawdzamy. Okej. Nie, jeszcze jedno piętro i wtedy będzie można. Chociaż nie, można już zapętlić. Chyba jest symetrycznie. Tak, wydaje mi się, że tak. I teraz patrzcie, można skopiować tą drugą warstwę, w sensie drugie piętro, od tego momentu, mniej więcej, do końca i po prostu wkleić. Hakerka, spróbuj to zrobić, zobaczymy, czy to wyjdzie i zobaczymy, czy ten wieżowiec będzie się zapętlał. Tak, zrobię to, super! Dobra, obserwujemy, patrzcie. Nasz wieżowiec na początku wygląda w ten sposób. Musielibyśmy bardzo dużo budować, żeby wybudować go do końca. Wiecie, ekipa Paliano budowlano, pewnie zajęłoby jej to z 2 godziny, żeby to zrobić. A dzięki mocy hakerki, z którą, podkreślam, Palion i Nubek nie chcą sojuszu, o dziwo, będziemy mogli to zrobić znacznie szybciej. Okej, okay, hakerko, jesteś gotowa do tego, żeby skopiować nasz wieżowiec i zrobić więcej jego części, więcej pięter? Daj znaka. Pewnie. Dobra, o, patrz, oj, powstało, ale... Coś się zepsuło leciutko. O, teraz jest dobrze, patrzcie. I teraz nasz wieżowiec jest dwukrotnie większy. A nie musiałem nic robić. I jak?
No czekajcie, sprawdźmy jak to wygląda w takim razie. Uwaga, podlećmy sobie tu. Ty, pięknie. Patrzcie na to. Dobra, podlećmy sobie jeszcze z drugiej strony. Wow, dobra. Hakerko, możesz wklejać kolejną warstwę na górze, bo wydaje mi się, że on jest jeszcze za niski. Musi być znacznie wyższy, patrzcie jak wysokie jest wieżowiec snupka. On musi być znacznie wyższy. Oki, no dobra, to wklejamy, patrz, kolejna. Ale, o właśnie, trzeba tutaj nie można tutaj uciąć tego jednego miejsca. O, nope, jeszcze jedną kratkę wyżej. Nice, mamy to, mamy kolejną część wyżej. I wydaje mi się, że możemy pójść jeszcze wyżej. I jeszcze wyżej, ponieważ wieżowiec snupka jest naprawdę bardzo wysoki. No i inne wieżowce też tutaj są również wysokie. I teraz spójrzmy, jak to wygląda. Yo, ej, kozacko wygląda ten wieżowiec. Dobra, sprawdźmy, wydaje mi się, że jeszcze spokojnie można jedno wyżej. O, dobra, i poczekajmy, sprawdzę. To jest najlepszy widok tutaj, z tego drzewa na drzewie na drzewie. Wow, jak ten wieżowiec wygląda ciekawie, co to jest? Okej, okay, przyznam wam szczerze, że nie spodziewałem się, że to aż tak wyjdzie, co nie? Taki wieżowiec. Wydaje mi się, że wysokość jest już git, hakerko. Możesz tylko zniszczyć te pojedyncze białe bloki, które tutaj widzimy. Zastanawiam się tylko, czy biały beton to był dobry wybór. Biały beton w połączeniu z niebieskim, bo tutaj jakoś ten tutaj budulec wygląda lepiej, co nie? Te cegły. Ale kto wie? Napiszcie widzowie, czy waszym zdaniem jest git. Wydaje mi się, że troszeczkę za białe, za bardzo białe. Mogę zmienić. Możesz zmienić to? A na jaki budulec możesz to na przykład zmienić? Pomyślmy, na co mogłaby to hakerka zmienić? Jaki chcesz? To czekaj, zakończmy tylko górę. Zakończenie góry ja bym zrobił w takim stylu jak jest u Nubka, chociaż nie wiem, czy taki styl jest dobry. Może zrobimy... O, czekaj, z cegieł? Czekajcie, podlećmy sprawdzić. Z cegieł, lol! Oh my god! Może tak? Powiem ci, hakerku, muszę zlecieć. Wow, jak to wygląda! Dobra, hakerko, z cegieł zostaje tak. Wydaje mi się, że połączenie cegieł i niebieskiego budulca jest lepsze. Dajcie znać widzowie waszym zdaniem, jak to wygląda. Czy jest lepsze, czy gorsze? Moim zdaniem jest kozackie. Zrobiłbym tylko coś jeszcze na górze, ponieważ brakuje. Jest tak po prostu... jest tak pusto. Dałabyś mi troszeczkę cegieł, hakerku, bo... Tak na górze bym coś zrobił właśnie. Dobra, trochę popracowaliśmy razem z hakerką i udało nam się dojść do najlepszego wyglądu samego czubka, więc sprawdźmy teraz, jak to się prezentuje. Nowy wieżowiec, przepięknie. No mi się też bardzo podoba. Uwaga, pokażę wam z takiego popularnego miejsca zawsze, tutaj sobie stoimy i patrzymy na te wieżowce. Patrzcie, no pięknie się prezentuje ten wieżowiec. Spójrzcie, tutaj jest to coś pięknego. Nowy wieżowiec zamiast wieżowca Nubka. Napiszcie, czy waszym zdaniem ten wieżowiec jest lepszy od wieżowca Nubka. I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział: ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, serio, bo to już się kończy, to już nic nie ma. Kliknij, kliknij, kliknij.